Od 515 lat Ćmielów ma prawa miejskie. Tegoroczne obchody jubileuszu nadania praw miejskich miały być uroczyste i przygotowane na najwyższym poziomie. Niestety epidemia pokrzyżowała plany władz Ćmielowa, niektóre jednak zrealizowano. Niedawno rozstrzygnięto konkurs na maskotkę Ćmielowa. To taki nasz nowy pomysł wspólnie z panią dyrektor Domu Kultury Violettą Rogalą Mazą. Taki konkurs już został rozstrzygnięty. Mamy tutaj laureata, który po prostu dostanie pierwszą nagrodę w postaci e-booka w kwocie 500 zł. Komisja konkursowa po ożywionej dyskusji na temat każdej z nadesłanych prac wybrała zwycięzcę, a jest nią Zuzanna Misiek, która zaprezentowała pana Imbryczka i to właśnie on zostanie maskotką Ćmielowa. I tutaj dwa wyróżnienia również nastąpiły. Prace były naprawdę wszystkie bardzo ciekawe. A skąd inicjatywa? Po prostu Ćmielów chce mieć swoją maskotkę. Jeżeli odbędą się Dni Ćmielowa albo inne różne imprezy, przedsięwzięcia, to chcemy, aby taka maskotka również występowała. No, najlepszym przykładem jest taka maskotka na Krupówkach, gdzie taki polarny miś wita wszystkich i można sobie zdjęcie zrobić. My też chcemy po prostu tutaj, aby mile się kojarzyło, jeśli ktoś do nas przybędzie. Teraz zostanie wykonana maskotka na wzór pana Imbryczka i miejmy nadzieję, że już niebawem zobaczymy go na żywo podczas wydarzeń w gminie Ćmielów. Przede wszystkim chcemy w ten sposób też zabawiać tych najmłodszych, ale myślę i też starszych. Jeśli oczywiście dojdzie do tego, że te Dni Ćmielowa się odbędą, bo w tym roku 515-lecie, bardzo byśmy tego chcieli, a jeśli nie, to przełożymy i w następnym roku również zorganizujemy z wielką pompą, ale jesteśmy tutaj z nadzieją, że jednak po prostu w terminie późniejszym te przedsięwzięcia się kulturalne odbędą. Konkurs mimo trudnego czasu odbył się bez zakłóceń i cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych. Jak widać, podczas kwarantanny społecznej nie musimy być bierni.